Witam wszystkich. Nazywam się Aleng Zwang. Obecnie jestem w Maryland, niedaleko Waszyngtonu. Bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj z Państwem być. Jest w tej chwili 8 rano i chciałbym opowiedzieć Państwu o badaniach akademickich na temat innowacji i regeneracji dawnych, starych miast przemysłowych. 4 lata temu zostałem dyrektorem departamentu, który podlega Uniwersytetowi Maryland i odpowiada za rozwój działalności biznesowej. Dziś chciałbym się posłużyć dwoma przykładami uniwersytetów Notre Dame i Maryland, które właściwie tworzą miasto w mieście, i chciałbym opowiedzieć o tym, w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarki tych miast. The city is 2 hours drive away from Chicago, 3.5 hours drive away from Detroit. Jest to obszar, w którym istnieją bogate tradycje przemysłowe. Manufacturing business. Natomiast wskutek załamania się przemysłu na początku lat 80. rzeczywiście to miasto musiało zmienić swój charakter. Postanowiono zredefiniować jego charakter, jego przeznaczenie. To wszystko spowodowało, że zaczęto się zastanawiać nad tym, w jaki sposób miasto można przekształcić, jaki charakter można mu nadać i jakie zmiany są niezbędne. Uniwersytet w Maryland postanowił zainwestować w nowy kompleks i w nowe budynki. Natomiast oczywiście cały czas zastanawiają się, w jaki sposób to wszystko powinno funkcjonować. Tutaj ten trójkąt numer jeden to jest ta lokalizacja właściwie, która jest centralna dla kampusu, dwójka. To stadion i boisko. No oczywiście przy okazji to chciałbym powiedzieć, że trzymam kciuki za Polaków w dzisiejszym meczu. Futbol amerykański to bardzo ważna dyscyplina sportowa i posiadanie takiego boiska sprawia, że uniwersytet i jego kampus zyskują na atrakcyjności w oczach studentów, więc również tutaj znajdują się puby, ponieważ ludzie bardzo chętnie przed meczem i po nim wybierają się na piwo. Też chętnie idą na jakieś przekąski. Mamy też na tej mapie trójkąt numer 3, gdzie zlokalizowany jest jeszcze jeden bardzo ważny ośrodek tego kampusu, o którym opowiem później. I jest to właśnie Park Innowacji. Tak on wygląda. Zlokalizowany jest na południowym wschodzie tego kampusu. I tutaj widzą Państwo, jak wygląda pierwsze piętro tego budynku. Można tutaj zorganizować niewielką konferencję albo zajęcia dla całkiem sporej grupy osób. Zatem dzięki temu można tworzyć takie okazje do wspólnej pracy, do pracy zespołowej. Chcę również wspomnieć o drugim i trzecim piętrze i o tarasach, które znajdują się na tych niższych kondygnacjach. Bardzo podoba mi się ten wielki taras, który znajduje się na tej części z płaskim dachem. Odbyło się tam pewne spotkanie z przedstawicielami bardzo ważnej firmy. Odbyło się przyjęcie.
podczas bardzo ładnej pogody i rzeczywiście były to sprzyjające okoliczności do nawiązywania relacji biznesowych. Kiedy przejdzie się przez ulicę po wyjściu z tego budynku, właściwie za chwilę jesteśmy w pobliżu tej części rekreacyjno-sportowej, więc możliwość do oglądania rozgrywek i do networkingu. Można więc zorganizować takie spotkanie, które połączy ze sobą funkcje biznesowe, a później zaprosić naszych potencjalnych rozmówców czy kontrahentów na rozgrywki sportowe. I tutaj kolejny przykład, czyli Ignition Park. Studebaker w latach 40., 50. i 60. był bardzo ważnym producentem, który działał w tej okolicy. No i tutaj niestety pozostały stare budynki po zamkniętej fabryce, więc stwierdzono, że dobrze będzie je zrewitalizować, połączyć i rzeczywiście stworzyć takie miejsce, które również będzie wielofunkcyjne. Nadano temu budynkowi nową funkcję. Poprzedni mówca już o tym mówił, w jaki sposób można właśnie takie stare, poprzemysłowe tereny i budynki rewitalizować dzięki nowej technologii i nowej infrastrukturze. Po prawej stronie widok tego budynku obecnie. Mówiłem również o inkubatorze dla startupów. A tutaj mamy miejsce, które oferuje jeszcze większą powierzchnię i jeszcze więcej przestrzeni do spotkań. Bardzo dobrym przykładem jest też biopark na Uniwersytecie Maryland. Ja właśnie działam na tym uniwersytecie i współpracujemy tutaj z Uniwersytetem w Baltimore. Jest to lokalizacja, która cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. Mamy tam wiele restauracji i wiele miejsc, do których chętnie przychodzą. Znajduje się bardzo blisko samego ścisłego centrum Baltimore, które oczywiście nie jest najtańszą lokalizacją. Jeśli przejdziemy na północny wschód, dojdziemy do szpitala. Mamy też w pobliżu liczne szkoły. Stwierdzono, że dobrym pomysłem byłoby prowadzenie tam takiego otoczenia zieleni, które szczególnie w kontekście znajdującego się szpitala pozwoliłoby na odizolowanie i wyciszenie tego miejsca. Poproszę o kolejny slajd. Tak wygląda biopark. Tak jak powiedziałem, jest on nadzorowany przez Uniwersytet Maryland i znajduje się właściwie bardzo blisko kampusu uniwersyteckiego. Miasto Baltimore zależy na tym, żeby wykorzystać ten istniejący potencjał bioparku i ożywić to miejsce, które do tej pory było kojarzone jako miejsce o niskim poziomie dochodów. Więc tak jak wcześniej powiedziałem, to jest inwestycja niezwykle kosztowna, bardzo blisko ścisłego centrum miasta. Zainwestowano $200 milionów na mocy partnerstwa
szkoły medycznej, uniwersytetu i zaangażowano do tego profesorów, klinicystów oraz innych interesariuszy, którzy byli w stanie udzielić odpowiedniej porady odnośnie do tego, w jaki sposób rozwinąć to miejsce. Te ostatnie przykłady dobrze pokazują, jak doskonale można takie miejsca rewitalizować, ale wielką wartością jest sama lokalizacja. Kiedy mamy uniwersytet, to jakie aspekty mogą być tutaj atrakcyjne? Oczywiście edukacja, kształcenie to coś, co jest podstawową funkcją i co generuje pewne dochody, ale oczywiście mamy kadrę, która wychodzi, mamy studentów, którzy wychodzą z tego uniwersytetu i stają się potencjalną kadrą dla pracodawców. Dlatego też sam kampus uniwersytecki to miejsce, gdzie potrzeba sklepów, gdzie potrzeba restauracji i tak dalej. To są ludzie, którzy chcą się bawić, chcą się ubrać, chcą się spotykać ze znajomymi, gdzie jest potrzeba rozrywki. Nie tylko zresztą w samym kampusie, ale także poza nim, w mieście uniwersyteckim. Bardzo istotne jest też innowacja. To jest siła napędowa gospodarki. Chciałbym podzielić się przykładem Ion Hill, startupu, który zajmuje się technologią kwantową. Okazuje się, że pomimo, że to startup, to jego wartość Nasdaq naprawdę poszybowała bardzo, bardzo szybko. Możemy więc spodziewać się, że w bardzo krótkim czasie wskutek takich działań pojawią się milionerzy, którzy po prostu w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu zaproponowali odpowiednie rozwiązania. I to jest wszystko oczywiście związane z atrakcyjnością danego miejsca. I poproszę o kolejny slajd. Dlaczego uniwersytety powinny inwestować w innowacje? Ponieważ stanowi to ogromną zachętę. Mamy tutaj kolejny przykład. Na przestrzeni lat Uniwersytet Stanford po prostu korzystał z tantiemów związanych z opracowywanymi przez siebie technologiami. Wystarczy więc zaproponowanie odpowiednich innowacji, odpowiednich badań po to, żeby później czerpać z tego benefity. To jest też taki przykład, o jakim mówiłam w kontekście tego startupu, który tak szybko zyskał na wartości. Podsumowując, mamy więc taki specjalny model, którym chciałbym się z Państwem podzielić. Mamy na przykład taki fundusz, który jest tak zwanym funduszem rozwoju produktów medycznych, który służy komercjalizacji nowych technologii, a także przyciąganiu zainteresowania potencjalnych inwestorów. No i w końcu jeszcze coś, co jest dosyć istotne z punktu widzenia programów międzynarodowych. Jeśli chcieliby Państwo zgłosić się do nas właśnie w związku z jakimiś programami innowacyjnymi, to zapraszam. Bardzo dziękuję i to tyle, jeśli chodzi o moją prezentację. Bardzo dziękuję.